Bliższe szczegóły życiorysu tego świętego z V wieku okryte są tajemnicą. Począwszy od IX wieku, kult świętego Prospera istniał we włoskiej prowincji Emilia, chociaż święty prawdopodobnie pochodził z Hiszpanii. Podobno również, jak głosi tradycja, rozdał wszystkie swoje dobra biednym, spełniając w ten sposób Chrystusowy nakaz skierowania do bogatego młodzieńca. Idź, rozdaj wszystko, co masz ubogim a potem choć za mną. Święty Prosper był biskupem przez 22 lata, odznaczał się wielką dobroczynnością. Zmarł w opinii świętości 25 czerwca 466 roku. Orszak pogrzebowy tworzyli współpracujący z nim kapłani i diakoni. Pochowano go poza murami reggio w kościele Świętego Apolinarego, który zbudował i poświęcił. W roku 703 Jego relikwie zostały przeniesione do nowego, dużego kościoła, wzniesionego ku Jego czci przez biskupa Reggio Tomasza. Święty Prosper czczony jest jako główny patron tego miasta. Boże, który uczyniłeś Świętego Prospera znakomitym przykładem miłości Boga i wyznawcy wiary, która zwycięża świat, i zaliczyłeś go do grona świętych pasterzy spraw. Abyśmy dzięki niemu mogli umocnić się w wierze i miłości i wziąć udział w Jego chwale, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.